W ramach projektu Mobilne Stanowisko Reagowania Kryzysowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zakupiono następujące wyposażenie. 2 specjalistyczne ratownicze samochody osobowo-terenowe typu pick-up, specjalistyczny ratowniczy samochód osobowy typu furgon oraz specjalistyczny ratowniczy samochód osobowy typu furgon z kamerą termowizyjną, a także przyczepę mobilne stanowisko do prowadzenia akcji ratowniczej. Dzięki realizacji projektu samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji w Szczecinie uzyska wyposażenie, za pomocą którego zapewni bardziej efektywne wsparcie innym służbom publicznym podczas działań ratowniczych, zarówno w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub awarii technicznych, jak i w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Jednym z kluczowych celów projektu jest wykorzystanie potencjału technicznego i kadrowego elitarnej jednostki samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji w Szczecinie w celu zapobiegania i ograniczenia skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom i zagrożeniom o charakterze chemicznym i ekologicznym. Realizacja projektu Mobilne Stanowisko Reagowania Kryzysowego w znaczącym stopniu przyczyni się do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w województwie zachodniopomorskim.